Cześć, dzień dobry, poznajmy się. Jesteśmy metodyczkami i lektorkami w Poznańskiej Szkole Językowej Papuga, Basia Dudziak-Czajkowska i Ola Marchwian. Na co dzień pomagamy naszym lektorom prowadzić ciekawe i niebanalne zajęcia z języka angielskiego. W Papudze uczymy nie tylko angielskiego, ponieważ również uczymy hiszpańskiego i niemieckiego. Zależy nam na tym, żeby nasze zajęcia były kolorowe, dynamiczne, a dzieci i młodzież przychodziły do Papugi chętnie i chętnie się z nami języków uczyły. A w realizacji tego celu pomaga nam współpraca z National Geographic Learning. Pracujemy m.in. na serii podręczników Our World. Te podręczniki są piękne, są kolorowe, ciekawe, mają przepiękne ilustracje, podobają się dzieciom, ale także nam. Piękne i inspirujące ilustracje znajdziecie na początku każdego rozdziału, ale nie tylko, ponieważ również w innych miejscach podręcznika. Chcemy Wam zaproponować teraz kilka pomysłów na to, jak wykorzystać potencjał zdjęć do pracy na zajęciach językowych. Dokładnie tak. Warto zauważyć, że samo wprowadzenie zdjęć mocno uatrakcyjni Wasze zajęcia. I będzie też świetnym pretekstem do stworzenia gier lub zabaw językowych, które pozwolą Waszym uczniom więcej mówić. Co możemy zrobić? Na dzisiaj przygotowałam sobie na przykład takie puzzle. To jest akurat ilustracja pochodząca z Our World 2. Co możemy z nimi zrobić? Możemy pochować je po sali, możemy też wspólnie sobie je układać puzzle po puzzlu i zastanawiać się, co znajduje się na ilustracji. A na sam koniec możemy wyciągnąć 2 lub 3 puzelki i wspólnie zadać dzieciom pytanie: What's missing? A jeżeli uczycie starszych uczniów i puzelki to już nie jest ich bajka, możemy Wam zaproponować inny, bardzo prosty gadżet. Wystarczy go wydrukować, zalaminować i wyciąć. Dymki dialogowe. Jeżeli dokleicie takie dymki do ilustracji, powstaje Wam jakby komiks. Można na dymkach pisać suchościeralnymi mazakami i tworzyć nawet bardzo skomplikowane historie. Możecie również przygotować memy albo opisać zdjęcia hashtagami. Wiemy, że to się świetnie sprawdza, bo z naszego doświadczenia wynika, że młodzież bardzo lubi pracować na zdjęciach i lubi, kiedy dodajemy do tego mały twist. I wtedy możemy na przykład poprosić naszą już piszącą i czytającą młodzież o przygotowanie na przykład do takiego obrazka z Our World 4 zdań. 2 zdania mogą być prawdziwe, a 1 fałszywe. Kiedy już takie zdania pozbieramy na paskach papieru, mieszamy je wszystkie razem, losujemy, odczytujemy głośno przed całą grupą i wspólnie zastanawiamy się, czy to zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. A jeżeli Wasi uczniowie lubią rywalizację, możecie wprowadzić limit czasowy, zagrać na punkty. Możecie też użyć takich bardzo prostych gadżetów, czyli tabliczek true, false. Bo każdy, absolutnie każdy, nawet najprostszy gadżet urozmaica Wasze zajęcia. No i jeszcze propozycja na szybką grę językową z takim oto rekwizytem. Pewnie go znacie. Hot Potato. My wykorzystujemy gry z aplikacją Hot Potato do opisu obrazka. Co trzeba zrobić? Przekazywać sobie ziemniaka z rąk do rąk i tworzyć zdania w stylu In the picture I can see a red bicycle. A jeśli potrzebujecie projektu, który mógłby być długoterminowy albo nawet całoroczny, mamy dla Was ciekawą propozycję. Ten projekt wykonałyśmy akurat na ilustracjach z Our World 5, ale znakomicie sprawdzi się w przypadku każdego poziomu. Możecie użyć zdjęć do tego, aby dołożyć im znów dymki, hashtagi, wypisać słówka, których udało Wam się nauczyć, bądź dokleić nawet kartkę z pamiętnika. W ten sposób stworzycie swój własny pamiętnik odkrywcy National Geographic. Tego typu projekt pozwoli Wam przepracować większość, a może nawet wszystkie piękne zdjęcia z podręcznika. Będzie super okazją do całorocznej powtórki słownictwa i struktur, no i świetną ozdobą Waszej sali. I na koniec mamy dla Was mały bonus. Dzięki uprzejmości wydawnictwa National Geographic Learning w linku poniżej możecie znaleźć materiały, które pomogą przeprowadzić Wam zaproponowane przez nas zabawy w swojej klasie. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Jeśli macie do nas jakieś pytania, możecie do nas napisać, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.